Animacja. Strony książki przewracają się, wyskakują czytające postacie. Narciarz, pan w meloniku, mama z dzieckiem. Dwójka przedstawia książki na zimę. Katarzyna Surmiak-Domańska, reporterka. Taki chyba pierwszy świat, w którym poczułam, że tak niemalże fizycznie jestem, to jest świat Szkocji XVI-wiecznej za sprawą biografii Stefana Zweiga pod tytułem Maria Stuart. Nie reportaż, ale biografia, czyli literatura faktu. Rzeczywiście napisana w taki sposób, no, że miałam takie poczucie, że jestem na tym dworze, że jestem niemalże królową. Podobnie zresztą jest z jego drugą biografią o Marii Antoninie. To chyba takie książki, które mnie ukształtowały wcześniej, zanim zaczęłam w ogóle czytać reportaże. Izabella Cywińska, reżyserka. No niestety jestem homo politicus. W dzisiejszych czasach myślę, że czyta się literaturę nie tylko piękną, na pewno, i fascynuje się człowiek, interesuje literaturą, która pozwala nam zrozumieć chwilę, w której żyjemy. To jest książka Michała Krzymowskiego, Jarosław, Tajemnice Kaczyńskiego. Książka jest bardzo obiektywnie napisana, co jest istotne i ważne. Nie jest to żadna agitka, ani przeciw, ani za. Ale jednak są to tajemnice Kaczyńskiego, także dowiadujemy się z tej książki o jego charakterze, o jego fobiach, o jego strachach, lękach, o wszystkich takich rzeczach, o których nie wiemy. Ja nie czytam beletrystyki. Po prostu wolę albo dzienniki, albo literaturę faktu, bo mnie nie interesują za bardzo historie zmyślone. Książka, która zupełnie mnie zaskoczyła, to była książka Inna dusza Łukasza Orbitowskiego. Ta książka pod każdym względem zachwyciła mnie ze względów literackich. Pokazanie nastolatka, który jest zupełnie osamotniony na progu dorosłości i dziecięcości i brutalności tego świata, z którym on tak naprawdę musi się zetknąć, brutalności świata rówieśników i tej samotności. To było właśnie dla mnie bardzo wielkie zaskoczenie. Małgorzata Halber, dziennikarka, rysowniczka. Ja myślę, że w ogóle powinniśmy czytać i nie śmiać się z ludzi, którzy czytają jakąś podrzędną literaturę. Każda książka, każda, jest specyficznym ćwiczeniem umysłu, skupieniem się i inną grą wyobraźni niż obraz. I nawet jeśli ktoś czyta jakieś bzdury, to jest większa szansa, że sięgnie potem po dobrą literaturę, niż jak odsunie się kompletnie od książek. Manuela Gretkowska, pisarka. Program przygotowali Joanna Makowska, Szymon Kłoska, Agnieszka Jęksa, Kamil Hasiuk, Tomasz Ruszkowski, Michał Baczuń, Grzegorz Kawala, Katarzyna Bogucka, Szymon Tomiło, Rafał Baran, Edyta Bańkowska, Karolina Pańczyk, Grzegorz Tomczewski. W programie zostały zaprezentowane książki Katarzyny Surmiak-Domańskiej, Ku Klux Klan, Tu mieszka miłość, Izabeli Cywińskiej, Dziewczyna z kamienia, Małgorzaty Halber, Kołonotatnik z bohaterem, Najgorszy człowiek na świecie, Manueli Gretkowskiej i Piotra Pietrucha, Miłość klasy średniej. Audiodeskrypcja na zlecenie Instytutu Książki, Marek Kotula, Barbara Szymańska, Fundacja Audiodeskrypcja. Czytał Mateusz Smaczny. Telewizja Polska SA, program drugi, Instytut Książki 2015. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.